job. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus come to town, Santa Claus come to town, Santa Claus is coming to town. Puszczam sobie Dance Monkey, bo to dzieci uspokaja, ale na chwilę wyłączyłem. Już się wkurzają, bo zdemoncjonują na chwilę. Czekamy na mamę. Dobra, włączam szybko. Hej, hej, kochani, witajcie w 22 vlogmasie. Boże, już tak niewiele zostało do świąt. My dzisiaj jednak postanowiliśmy być produktywni w różnicy co do wczoraj. Także jesteśmy już gotowi, bo baski są już gotowe. Dzisiaj mamy takie świąteczne sweterki. Sweterki są od cioci Martynki, także babyczki pozdrawiają ciocię. No i co? No i wychodzimy z domu. Mam nadzieję, że nie cały Gorzów ma dzisiaj taki pomysł i uda nam się załatwić to, co mamy do załatwienia. Ona idzie tanecznym krokiem. Jak masz problem? Mam problem taki, że potrzebuję papierowej wstążki, a nie materiałowej. To jest problem. Tak. Patrz, jakie urocze. Ty ci taśmy. Owocnie? No mamy trzy papiery do pakowania prezentów, tylko nie mamy jeszcze dwóch prezentów. Ale tam dzidziuś twój? No dzidziuś śpi. Nie wstał. Bo baski zasnęły z powrotem z tyłu, także dzisiaj na zakupach było genialnie. Z trzech prezentów, po które przyjechaliśmy, kupiliśmy jeden, więc nadal nie mamy dwóch. No i nie mamy żadnego pomysłu na te prezenty. Ale kupiliśmy papiery do prezentów, do pakowania i wstążki, także dzisiaj sobie zapakujemy wszystkie prezenty. No i na jutro zostaną nam tylko potrawy i musimy kupić chociaż jeden prezent. Bo ten drugi prezent to jest dla takiej osoby, która zrozumie, że jakby co to dostanie po świętach, nic się nie stanie. A że ja? Nie zrozumiem. Co to być za chamstwo? Ale musimy kupić prezent urodzinowy dla Marcela Siostrzeńca i chcieliśmy kupić taką grę, którą oczywiście wyprzedali, kto by się spodziewał przed całymi świętami. No i co? I nie mamy co kupić, nie mamy pomysłu, więc musimy coś wymyśleć do jutra w takim razie. Bo baski już śpią, ja przywdziałam już świąteczną koszulkę. Marcel pojechał do Kauflandu, ponieważ no jutro będziemy robić wszystkie wigilijne potrawy. No a ja zabieram się za pakowanie prezentów. I dzisiaj Wam nie pokażę, jakie kupiliśmy prezenty. No bo osoby, które te prezenty dostają, oglądają te vlogi. To by zniszczyło im niespodziankę kilka dni, a tak właściwie jeden dzień przed świętami. Więc zobaczycie, co kupiliśmy naszym bliskim w ostatnim vlogu, a ten vlog będzie dostępny 25 grudnia, więc będzie już po świętach, więc nikomu nie zepsujemy tym niespodzianki. Ale pokażę Wam, jaki efekt da moje pakowanie prezentów. Także dzisiaj zobaczycie prezenty już zapakowane w pudełeczkach. Ja sobie tutaj przygotowałam, mam takie kokardki. Gdzieś dorwałam wakszyn, w sumie miał być do dekoracji domu, ale nie było gdzie wcisnąć, to tak samo. Takie to wygląda, wiecie jak? Jak taka gąbka do szorowania patelni. To fajnie wygląda w woreczku, ale jak chcieliśmy to rozłożyć na naszym kalendarzu adwentowym, to wygląda jak resztki takiej gąbki. Ale może wykorzystam. Mam mnóstwo taśm, takich ozdobnych. Nigdy nie wiem, jak to fajnie wykorzystać, ale może w tym roku coś wymyślę. Mam naklejki, w tamtym roku je gdzieś kupiłam. Też zamówiłam na AliExpress takie
żeby podpisać dla kogo prezent i tego jest tyle, że pewnie jeszcze na wiele lat mi wystarczy. W Pepco też dorwałam w tamtym roku takie wycinanki, także też zaraz użyjemy. No i kupiliśmy teraz te wstążki i nie wiem, czy kupiliśmy klej. W naszym domu nigdy nie było kleju, także dzisiaj będzie. No i mamy ten papier do prezentów. Marcel chciał srebrny i jak nie widział, to wziąłam też czarny, bo mówił, co? Czarny papier na święta? Co ty wymyśliłaś? No to ja i tak sobie go kupiłam. Myślę, że będzie super wyglądał z tą złotą wstążką. Zobaczycie. Dobra, zaczynam. Zaraz wam pokażę pierwsze efekty. Posprzątałam i ułożyłam ładnie koce. I oczywiście, kto to wykorzystał? Kot. Wygodnie, Ginałku, tak? Wygodnie, kotku. To najważniejsze. Najważniejsze, że kot szczęśliwy z ułożonych kocyków. Pierwszy problem, który powstał podczas pakowania prezentów. Kupiliśmy serpentyny, a nie wstążkę do pakowania, ale spokojnie, dam radę. Pierwsza paczuszka zapakowana. Tutaj moja taka inwencja twórcza z serpentyny. Zobaczymy, ile inwencji mi zostanie na sam koniec pakowania. Uwaga, problem numer dwa. Marcel, pokaż, jaki papier do prezentów kupiliśmy, piękny. Papier do prezentów, a to jest jakaś folia. Nie no, nie można tak przezroczystym dawać. Po co w ogóle ktoś miałby to kupić? No ładne są takie, taki celofan zapakowane prezenty. Nasze właśnie takie będą. Dobrze, mamy z zeszłego roku też papiery. Tak, w sówki. Sówki są, to są świąteczne sówki. Nie. A tutaj są... Też nie, rączki. Tu chciałam na urodziny zapakować w to. Co teraz? Możliwe, że się okaże, że to też nie jest papier. Tylko worek na śmieci. Nie, to jest czarny papier. No. Czyli uratowałam te święta, tak? Czy popsułam, ale i uratowałaś. Ty chciałeś srebrny. Bo, nie no, teraz jak jest rozwinięte, to widać, ale spójrzcie, jaki ładny, to jest taką poświatą, taki, tak się tam, takie fancy. Kto to wiedział? Ja w międzyczasie zapakowałam drugi prezent. Niestety skończył się już czerwony papier, także teraz pakujemy w czarny. Marcel też się wczuł. I montuję serpentynę na... A, bo powiedział, że serpentynę. No. Same wpadki. Masakra, ale mieliśmy dzieci założone na siebie i... A, wygląda jak do pakowania prezentów bierz. Szybko, szybko. Marcel zapakował prezent. Jak wam się podoba? Zabijcie mnie. Tutaj jest taki non-konformizm z troszeczkę taśmy w bombeczki. Bo tutaj właśnie był, myślałem, że plasterek z Elzą czy tą taśmę, bo tutaj mi się rozerwało. W ogóle wszystko nam się rwie, papier też nam się rwie. Wygląda trochę jak worek na śmieci zapakowane. Tak, ale z kokardkami. Ogólnie gorący klej nam się nalał na panele, także same szkody przy tym pakowaniu prezentów. Jest źle. Mąż mi pakuje prezent na święta. To jest bardzo ładne. Nie możesz tego powiedzieć, bo nie wiesz, co tam jest. No, właśnie. Ale na pewno zajmie się trochę rozpakowywanie. Jest genialnie. Kot jest w ogóle zaabsorbowany twoją artystyczną duszą. Nie wiedział, że taką masz. No też się w sumie nie spodziewałem. Skończyła się taśma. Jakąś inną trzeba zastosować. Marzena? Zobaczyli tyle wstążki. Zobacz, Marcel, tyle wstążki do pakowania prezentów i do głowy nie przyszło. I dobra cena. Że to może być... Nie wstążka do pakowania prezentów. No. Aż się na usta ciśnie, jakby nas można było nazwać. Jak? Zaczyna się na D. D.
Idę. Widzisz? Sztosik, Marzena, sztosik. Chcesz klej na gorąco? Chciałbyś to obkleić czerwonymi kokardkami? Tu bym walnął i tam bym walnął. I tu, i tam, i tu, i tam. Cztery. Pasuj. Wiesz co, Marzena? Co, Marcel? Syf. Ja tego nie sprzątam. Proszę. Ja tutaj kręcę wstążki. Tam buty twoje leżą. Bo je tu zdjęłam. Jestem bardzo porządną osobą. Proszę. Moment, jeszcze dwie. Możesz odszukać 22 za mną. Takiej tubki jeszcze nie mam. To jest, brakuje mi słowa, peeling energetyczny pod prysznic. 3/4 tego kalendarza jest pod prysznic. Może mamy prysznic, nie? Świeczki i prysznic. Happy Buddha się nazywa. Zobaczmy teraz, co jest w twoim kalendarzu. To jest ciekawsze. To zaraz. Będziesz mi podać? Dziękuję. Obie widzów. Pierwszego dnia świąt. Stare smutne trzy pudełeczka. Dziś 22, rozumiem. Babiczki mają miesięcznicę. A fakt, fakt. Toż to kompas. Ja bym telefonu nie miał, to mam kompas. Używasz kompasu w telefonie? Czy nie? A jak się w lesie poruszasz? Prezenty schowane przed kotami. Także są już gotowe, zapakowane. I będą tu sobie przez cały jutrzejszy dzień leżały za zamkniętymi drzwiami, żeby nasze pierworodne zwierzątka ich nie zniszczyły. Marcel, wyglądasz na zmęczonego. Jest pierwsza. To co? Żegnamy się. Pa! No to co, kochani? Żegnamy się po raz przedostatni. Widzimy się o 7 rano, jutro. Wesołych świąt, kochani! Cześć! Pa.